No witam dla wszystkich tych, którzy koniecznie chcą wiedzieć, jak rozebrać wałwułeski, żeby nie narozrabiać, nie uszkodzić niczego, nie poniszczyć blach, bo często odwiercają dziurki, cudują, spalają później blachy. Tutaj też już wał wcześniej był robiony. Wkręcamy sobie w miękkie szczęki, takie miedziane, najlepiej miedziane albo aluminiowe wał. W ten sposób, że korbowód jest w moim kierunku tutaj i tu po prawej stronie w przeciwwadze jest wgłębienie, dziura. Po prostu bierzemy młotek i zdecydowanymi dwoma, trzema uderzeniami zaginamy. Wkładamy śrubokręt. O, blacha otwarta. Tak to wygląda. Następnie, żeby rozebrać dalej wał, bierzemy go na prasę, zaraz pokażę jak. No i jeszcze to są te miękkie szczęki, o których mówiłem. Blacha piątka, miedziana, można kupić w hurtowniach. Zaginamy tak, żeby nie poniszczyć płosi, żeby po prostu nie powgniatać, żeby nie pouszkadzać. Wziąłem wał na prasę. Wał mam na prasie. Dwie lasze, otwór zakładamy, zakładam wał na prasę, gdzieś mi uciekł golec do wyciskania, moment, tam jest golec, zakładamy tak, żeby się korbowód poruszał, żeby nie było żadnych niespodzianek. Rozbieramy. No, witam ponownie. Jeszcze dołączę mały krótki filmik o takim czymś. Mówiłem, jakim że trzeba być. Nie powiem kim, żeby zrobić coś takiego. Wyciąć dziurę w blasze. W ten sposób zregenerować wał. Tu w środku, pod tą blachą. O. Jest pełno błocka, które zresztą widzieliście już na początku, jak przy poprzednim wale, jak rozbierałem. A przecież naprawdę wystarczy chwycić ten korbowód tak, jak jest tutaj wzdłuż. Tutaj wziąć młotek. Uderzyć zdecydowanie. Wziąć śrubokręt. I po prostu otworzyć ten wał. O. Blacha odskakuje. Taka blacha jest oczywiście nie ta, bo ta już jest na złom, ale taka blacha jest do odzysku. Ten wał był już robiony. To samo robimy z drugą stroną. O, już chwytam. Znowuż korbowód tutaj do mnie, tak żeby było widać. Młotek. Zdecydowane uderzenie. Moment. Blachę zagięło. Teraz. Otwarte. Blacha oczywiście do odzysku. O. No i tyle. Ok, tym razem to już wszystko. Na razie.